tylko powierzchnię? Sloan robi ewakuację. On wie. Jakoś... Co wie? Tam! Strażnik! O nie. Dokąd on lezie? Chief jest w środku. Musimy wzlecieć. To inne kolonie, o których wspominał kapitan Lasky. Taki los je spotkał. Lok, zrozum, z tych kolonii zostanie tylko krater. Przecież nie możemy zabrać im statku. Mamy pelikana na windzie kosmicznej. Użyjmy go. Inne kolonie. One też mają strażników. Teraz chodzi nam przede wszystkim o te tutaj, Vale. Ale czemu? Czemu Master Chief jest akurat na tym strażniku? To chyba pierwszy, którego Cortana aktywowała umyślnie. Mówi gubernator Sloan na wszystkich kanałach. Ludzie, jeśli wciąż jesteście na planecie, ruszajcie szybko do windy kosmicznej. Ostatnie promy wkrótce odlecą. Czy tam dotrzecie, czy nie? Gubernatorze Sloan, prom Bravo 3 gotów do startu. Matylda. Powinnaś wiedzieć, uwaga, że zostaniemy na ogonie. Nie panikuj. To powierzchnia? Sloan robi ewakuację. On wie. Jakoś... Co wie? Tam! Strażnik! O nie. Dokąd on lezie? Chief jest w środku. Musimy wzlecieć. To inne kolonie, o których wspominał kapitan Lasky. Taki los je spotkał. Lok, zrozum, z tych kolonii zostanie tylko krater. Przecież nie możemy zabrać im statku. Mamy pelikana na windzie kosmicznej. Użyjmy go. Inne kolonie. One też mają strażników. Teraz chodzi nam przede wszystkim o te tutaj, Vale. Ale czemu? Czemu Master Chief jest akurat na tym strażniku? To chyba pierwszy, którego Cortana aktywowała umyślnie. Mówi gubernator Sloan na wszystkich kanałach. Ludzie, jeśli wciąż jesteście na planecie, ruszajcie szybko do windy kosmicznej. Ostatnie promy wkrótce odlecą. Czy tam dotrzecie, czy nie? Gubernatorze Sloan, prom Bravo 3 gotów do startu. Uwaga, siedzą ci na ogonie! Ten strażnik ma piękny głos. Możemy sprowadzić pelikana do nas? Wykorzystać autopilota? Mayday! Mayday! Strzelają do nas! Obrywamy! Nie póki te statki tak naparzają. Spartanie, jesteście bardziej wytrwali nawet ode mnie. Kiedy Cortana powiedziała panu o strażniku? Cóż, dobrzy jesteście. Dała mi uczciwe ostrzeżenie. Prawda, pozwolono mi zadbać o przeżycie moich ludzi. Nadchodzi wielka zmiana dla wszystkich ludzi i stworzonych. 5 lat. Ona sprowadza nowy świt, a ja chcę być jego częścią. Ktoś dał mi ten pistolet, ale ja nigdy nie używałam. Pelikan na górze! Winda czeka! Chodźmy! Tuż po przejęciu Meridian przez UEG zjawiło się przymierze. Musi tu gdzieś być.
Matyldo, dotarłem do windy, ale teraz utknąłem w bazie. Do windy jest to ogromna kolejka. Chyba nie zaprojektowano jej do przewozu tylu ludzi naraz. Na pewno wkrótce przyjdzie moja kolej. Jest strażnik. Dalej, do Pelikana. Pelikan jest kilka super szczebli wyżej. To daleko? Nie aż tak, ale czeka nas wyzwanie. Jest strażnik. Dalej, do Pelikana. Pelikan jest kilka super szczebli wyżej. To daleko? Nie aż tak, ale czeka nas wyzwanie. Fetony celują w nas! Ruszać się! Matyldo, właśnie wystartował ostatni muł. Tak zwane szkło to minerał o nazwie lehateliryt. Powstaje w wyniku... Musimy iść do strażnika! Plazmą, zaraz to wszystko się pod nami rozwali! Górna warstwa gleby zamienia się w szkło. Próba przystosowania zeszklonej planety do zamieszkania wiązałaby się z usunięciem wierzchni. Rusztowanie zbyt długo już nie wytrzyma! Chyba mimo wszystko się rozpadnie! Do diabła! Spróbuję autopilota. Wzywam Pelikana. Pewnie trudno w to uwierzyć, gdyż jestem wzorem stoicyzmu i odwagi. No ale kiedyś... miałem lęk wysokości. To tyle.